Jerzy Mielewski, witam Państwa. Zaczynamy wydarzenia. Przez ostatnie miesiące przyzwyczailiśmy Państwa, że... Zaczynamy od informacji związanych z... Ale nie dzisiaj. Na początek komunikat dla ludzi o mocnych nerwach. W niewyjaśnionych okolicznościach z aresztu zbiegł jeden z najniebezpieczniejszych ludzi w Europie. Roberto Soldić. Tajemnicze zniknięcie badane jest teraz przez odpowiednie służby. Zbieg ma na swoim koncie 5 mrożących krew w żyłach egzekucji. Soldić zaraz po ucieczce zaatakował przypadkową ofiarę. Niestety 30-letni mężczyzna był bez żadnych szans. Powstała specjalna grupa mająca na celu szybkie schwytanie zbiega. Na jej czele stanął inspektor Kincl z czeskiej policji, który już raz miał do czynienia z Soldiciem w 2019 roku. A nasza korespondentka próbowała porozmawiać z inspektorem Kinclem i dowiedzieć się o szczegóły tej bulwersującej sprawy. Panie inspektorze, parę słów do kamery. Roberto, já moc dobře vím, kdo seš a dělám všechno pro to, abych tě dostal. Dotarliśmy do wcześniej niepublikowanych materiałów policji. Tak jak jsi to udělal? S rukama. Konkrétně? Brzy žestoky. Ty víš, že tě stejně dostanu. Můžeš pokusit. Nebo takhle chceš žít? Věruj mi, promiň ti život. Więcej informacji na temat tej sprawy znajdziecie Państwo na stronie ksw.mma.com. Prosimy o zachowanie wyjątkowej ostrożności. KSW-63. Crime of the Century. Live. Only on pay-per-view.